Cześć, nazywam się Grzegorz Olewiński i razem z Jakubem Szabatowskim aktualnie pracujemy dla firmy Boeing, gdzie tworzymy oprogramowanie dla systemów znajdujących się na samolotach pasażerskich. Posiadam wykształcenie informatyczne, zaś Kuba lotnicze. Dzisiaj przybliżymy Wam, jak wygląda kokpit, do czego służą poszczególne przyrządy i jak z nich korzystać. Samolot, który będzie naszym przykładem, to Boeing 787 Dreamliner. Takie samoloty posiada m.in. nasz polski przewoźnik LOT. Przejdźmy więc do kokpitu. Cześć, nazywam się Jakub Szabatowski. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących kokpitu nowoczesnego samolotu pasażerskiego. Na przestrzeni prawie 120-letniej historii lotnictwa wygląd kokpitu oraz jego możliwości ewoluowały z roku na rok. Nie inaczej było w ostatnich latach, kiedy znaczną popularność zdobyły wyświetlacze ciekło krystaliczne, które każdy z nas kojarzy ze swoich komputerów. W starszych samolotach monitorowanie pracy silnika wymagało kilkunastu wskaźników parametrów takich jak temperatura czy ciśnienie oleju. Wykorzystując ekran LCD, nie tylko ograniczamy liczbę urządzeń na pokładzie, ale możemy także ułatwić pracę pilotom poprzez wyświetlanie wyłącznie parametrów istotnych w danej chwili. Podobnie sprawa ma się z podstawowymi przyrządami pilotażowymi: prędkościomierzem, wysokościomierzem, wariometrem, czyli prędkościomierzem prędkości pionowej, sztucznym horyzontem, a więc wskaźnikiem przechylenia i pochylenia, czy wskaźnikiem kursu. W starszych samolotach pilot regularnie musiał przenosić wzrok między wskaźnikami analogowymi, co mogło niekorzystnie wpływać na jego zmęczenie i koncentrację. Obecnie zastosowanie zintegrowanego wyświetlacza pozwala na czytelną wizualizację wszystkich tych informacji w jednym miejscu. Kokpit samolotu słusznie kojarzy się niektórym z zaawansowanym centrum dowodzenia statkiem kosmicznym. Setki przycisków, przełączników, wskaźników i wyświetlaczy powodują, że laikowi ciężko jest się w tym wszystkim połapać. Podczas dzisiejszej prezentacji na pewno nie uda nam się przekazać całej tajemnej wiedzy w tym temacie, ale możemy spróbować pogrupować elementy w kokpicie w trochę bardziej przystępny sposób. Przed pilotem znajduje się wolant, który wraz z pedałami odpowiada za wychylanie odpowiednich płaszczyzn sterowych, a więc za kierowanie samolotem. Wolant, poza ruchem podobnym do ruchu kierownicy samochodu, może poruszać się także do przodu i do tyłu. Na wysokości wzroku w samolotach nowego typu znajdują się duże wyświetlacze. Dwa dla kapitana i dwa dla pierwszego oficera, nazywanego też drugim pilotem. Jeden z nich odpowiada za wyświetlanie najważniejszych parametrów pilotażowych, takich jak prędkość, wysokość czy położenie przestrzenne samolotu. Drugi zaś może być dowolnie konfigurowany i prezentować dane nawigacyjne lub parametry dotyczące pracy wybranego systemu w samolocie, np. silników czy układu hydraulicznego. Między dużymi wyświetlaczami znajduje się niewielki zapasowy wyświetlacz z danymi pilotażowymi oraz sekcja sterowania podwoziem i układem automatycznego hamowania. Bezpośrednio nad wyświetlaczami znajduje się panel sterowania ustawieniami autopilota. Z jego wykorzystaniem pilot może zadać pożądany kurs, wysokość czy prędkość, a także zmieniać tryb korzystania z autopilota. Nad głowami pilotów znajdują się przełączniki powiązane z różnymi systemami samolotu, których poprawna praca jest niezbędna do wykonania lotu. Od wielu z nich bezpośrednio zależy bezpieczeństwo samolotu i pasażerów. Możemy znaleźć tam sterowanie instalacją przeciwoblodzeniową, instalacjami przeciwpożarowymi, całym układem elektrycznym, systemem odpowiedzialnym za awaryjny zrzut paliwa, klimatyzacją czy układem sygnalizacji zapiąć pasy. Na panelu oddzielającym obu pilotów znajduje się kolejny duży wyświetlacz, który również umożliwia wyświetlanie różnorodnych danych, wybieranych w zależności od fazy lotu czy potrzeb pilotów.
porównaniu do wyświetlaczy położonych wyżej, dzięki klawiaturze daje on jednak większe możliwości interakcji z systemami samolotu. Na przykład z systemem zarządzania lotem, o którym opowiemy nieco więcej. Poniżej wyświetlaczy znajduje się sekcja sterowania ciągiem silnika oraz klapami, czyli powierzchniami wychylanymi ze skrzydła podczas startu i lądowania. Niżej widzimy kolejny panel zawierający wiele przycisków i przełączników. Ta sekcja jest odpowiedzialna głównie za ustawienia komunikacji radiowej. Po lewej stronie od kapitana, a po prawej od drugiego pilota znajdują się Electronic Flight Bag, urządzenie podobne do tableta, które zastąpiło papierowe mapy i plany lotu, awaryjne maski tlenowe dla pilotów, a także nieco bardziej przyziemny panel sterowania umożliwiający ustawienie jasności wyświetlaczy czy podgrzewania kabiny. Ostatnim istotnym elementem kokpitu pilota jest head-up display, znajdujący się centralnie przed twarzą pilota. Działa analogicznie jak w grach komputerowych, a więc nakłada różnego rodzaju potrzebne, kluczowe informacje pilotowi centralnie na ekran. Możemy dzięki temu, nie odrywając wzrok od lotu, dowiedzieć się, na jakiej wysokości znajduje się samolot, z jaką prędkością porusza się i wiele innych informacji. System służy głównie do lądowania i startowania w trudnych warunkach. Pilot dzięki temu jest w swego rodzaju wirtualnym systemie, dzięki któremu pomimo braku widoczności jest w stanie wylądować. Zobaczymy teraz, jak faktycznie wygląda wykorzystanie tego wyświetlacza w praktyce. Na ekranie widzimy teraz konkretne informacje. Prędkość, wysokość, tryby lotu. Jest tego więcej. Zwróćmy uwagę, że mamy tu też prędkość wiatru i jego kierunek, przechylenie samolotu, płaszczyznę skrzydeł w stosunku do horyzontu, no i sam horyzont. Zobaczmy teraz, jak wyświetlacz działa w momencie, gdy samolot próbuje skręcać. Zauważmy, że linia horyzontu może być różna zależnie od zakrzywienia ziemi. Jednym z najciekawszych systemów w całym samolocie jest Flight Management System, a więc system zarządzania lotem. Piloci posiadają dostęp do niego poprzez dwa ekrany, tak zwane Control Display Unit, znajdujące się pomiędzy pilotami, po jednym dla każdego z nich. Zwróćmy teraz uwagę, jak pilot wprowadza kolejne informacje do systemu. Przed każdym lotem piloci otrzymują specjalne wytyczne, w jaki sposób skonfigurować Flight Management System. Systemy te, zależnie od firm Boeing bądź Airbus, różnią się minimalnie. Dzięki tym informacjom komputer pokładowy wylicza optymalną trasę i jest w stanie na bieżąco informować pilotów o tym, jak lecieć, a nawet sam jest w stanie kontrolować samolot i go pilotować. Może dla niektórych będzie to niespodzianką, ale dzisiejsze symulatory lotów dostępne na rynku, a więc na przykład Microsoft Flight Simulator, świetnie i realistycznie symulują lot. Jeżeli chcesz się przygotować do nauki pilotowania samolotu, wystarczy, że wpiszesz YouTube nazwę konkretnego samolotu, na przykład Cessna Startup Tutorial Simulator. Jeżeli nauczysz się latać do perfekcji w symulatorach lotu, to faktyczne lekcje pilotowania będą dla Ciebie znacznie łatwiejsze. Chcesz zostać pilotem? Zacznij grać w gry!